Dzisiaj się żegnamy. Żegnamy się, ale to nie znaczy, że żegnamy się z portalem UPO.TV, on będzie działał dalej, ale żegnamy się ze swoim ratowie. Pan Polecki na chwilę zajrzy, pani Maria na chwilę zajrzy. Tutaj ludzie z bazy, tutaj za gości wystąpią z reżyserki i pewne osoby, które tutaj już widoczne są zawsze gdzieś tam w tle. Także jeszcze około minuty i będziemy wchodzić. Ja rozumiem, że Magda Ciucha, która tam... Tak, dobrze. To ktoś tam obliczy i zaczniemy. Ostatni. Witam Was serdecznie. Janusz Zagórski w całym tym naszym niezwykle gorącym studiu. Tutaj w Wylatowie mamy 31 lipca 2006 roku. Jest to nasze planowo ostatnie spotkanie na żywo w tej audycji. Chyba, że zdarzy się cud, bo tutaj już w kategoriach cudu się rozmawia, że w Wylatowie powstać może piktogram. Pól, na których jeszcze widać zboże, które rośnie, jest już naprawdę niewiele, ale dałoby się je upatrzeć. Ale to, że się akcja kończy i będziemy dzisiaj z Wami się żegnać, to nie znaczy, że nie ma ciekawych nowych wątków i rzeczy. Minął weekend, przez który oczywiście tam różne te czy inne wydarzenia miały miejsce. Może w kategoriach towarzyskich należy odnotować, że tutaj przyjechał samochód kolegów z Fundacji Nautilius razem z panem Robertem Bernatowiczem, spędził tutaj jedną noc. No było też sporo różnych emocjonujących, sporo i dyskusji, na szczęście zakończonych jako tako modus vivendi, pewnym spokojem, dzięki czemu wszyscy odetchnęliśmy, a my tutaj staramy się pracować dalej. I zaczynamy dzisiaj od spotkania z osobami, które tak, trzy osoby, tu już widzicie, nasi goście, a tak zawsze się do Stefan Zachert, Czarnecki Waldek i Jan Szwoch. Przepraszam, że sam dokładnie jeszcze się przedstawi. Naszych dwóch wspaniałych kolegów, którzy mieszkają na połowie w Niemczech, na połowie w Polsce, jak się okazuje, w Latonie w tym sensie, że tak często bywają. Natomiast będą tłumaczami jednocześnie Jan, który tu przyjechał do Wylatowa po raz pierwszy. No, można powiedzieć, jest znawcą piktogramów, naprawdę. Wydał dwa, z kolei przyjął takie dwa przepiękne albumy. Ma bardzo dobre kontakty z tak zwanymi crop makersami. I oto taki ciekawy finał mam tutaj do kolegów, wszystkich studio, że kończymy pewien etap historii Wylatowa bez piktogramu i zaczynamy coraz bardziej łapać personalnie kontakt z ludźmi, którzy te piktogramy tworzą, których kiedyś krytykowano i na nich pomstowano. Dzisiaj, kiedy po raz pierwszy, spotkawszy wczoraj właśnie Jana tutaj w naszym studio, wcześniej go właśnie Stefan powitał w Wylatowie i pokazał nam, gdzie może przyjść, kiedy się przyznał, że on zrobił profesjonalnie jeden taki piękny piktogram, pokazał jaki, na websajcie swoim. No, ja się przyznam szczerze, że ucieszyłem, że wreszcie widzę z prawdziwego zdarzenia Cropmakersa, który jednocześnie, można powiedzieć, jest artystą. Zawsze uważałem, że ludzie, którzy próbują robić piękne piktogramy, robią też ciekawą i piękną robotę. Jeżeli się przyznają do tego, jeżeli manifestują to jako pewną formę happeningu, działalności artystycznej, eksperymentalnej, sprawdzania siebie, uważam, że to jest wszystko w porządku. Jeżeli płacą jeszcze tym farmerom i rolnikom, którzy dają im to pole albo użyczają to pole, to wtedy uważam, że jest wszystko w porządku, bo wbrew pozorom, jeżeli ci od ezoteryki, zjawisk takich para wiedzą, że kształt jakikolwiek by nie był albo harmoniczny, daje efekt energetyczny, daje pozytywne wibracje, to ty, co zrobi to człowiek pięknie i ładnie z wykorzystaniem złotej proporcji, słynnego złotego cięcia, czy też to robią jakieś nieznane nam bliżej istoty inteligentne, ma to jakieś znaczenie, ależ nie aż takie. Bo nasze badania w Wylatowie wykazały, że zarówno piktogramy robione przez te nieznane formy inteligencji, jak i przez ludzi emitują ten sam rodzaj pozytywnego, powiedziałem, promieniowania, wzbudzają pewne fale mózgowe, które my popularnie nazywamy nas alfa, blisko fal alfa, a więc dające pewne stany medytacyjne. Oczywiście te prawdziwe kręgi dawały te fale mocniej, te sztuczne słabiej, ale efekt był ten sam. To między innymi w ubiegłym roku stwierdził dr Jan Szymański. W związku z tym ja osobiście i myślę, że wielu ludzi badających kręgi zbożowe z dużą sympatią odnoszą się do właśnie ludzi, którzy zajmują się tworzeniem kręgów. Myślałem na początku, że może nasz gość Jan jest sceptykiem, ponieważ zna najlepszych makersów w Europie, a przynajmniej te czołowe grupy. W związku z tym wydaje mu się, albo jest pewny, że tylko oni są twórcami tych słynnych kręgów. Ale jak powiedział wczoraj, i to słyszeliśmy tutaj, nie wszystkie kręgi robią oni. Jakaś mała część z nich powstaje naprawdę nie z ich ręki, jakiejkolwiek innej ludzkiej ręki. A więc potwierdzają fakt istnienia tak zwanych autentycznych piktogramów.
Mam w związku z tym wielką satysfakcję, że mogę ten dzisiejszy pożegnalny program z naszego studia RTV Bratowo rozpocząć właśnie z wspaniałym człowiekiem, z Janem z Niemiec, który zajmuje się tym dłuższy czas i w tej chwili oddaję mu pałeczkę, prosząc Stefana Zacherta i naszego Waldka Czarneckiego o po prostu tłumaczenie, bo wszyscy, jak wiemy, są w niemieckojęzycznej strefie od dawna i jakoś sobie z tym poradzą. Bardzo proszę, przedstaw się troszeczkę. Also mein Name ist Jan Schmucko, ich bin aus Deutschland, lebe in Berlin. Ich habe doch heute natürlich in Berlin, aber ich komme ein bisschen näher. Ja, du kommst aus Berlin. Ja. Und ich untersuche die Kornkreise in Deutschland schon seit jetzt ungefähr 10 Jahren. Ponad 10 lat już sprawdzę piktogramy, zajmuję się tym tematem bardzo dokładnie, jako znam. Also ich interessiere mich schon lange Zeit für die Kornkreise, aber so richtig habe ich vor 10 Jahren angefangen, genauso wie Sie hier in Polen auch gefragt, was steckt dahinter, was kann für die Kornkreise der Verursacher sein. Also ich zajmuje się już dłużej jak te 10 lat, ale tak intensywnie to właśnie tak mniej więcej 10 lat. I chcę też dowiedzieć się, co kryje się za tymi kręgami, kto tworzy je i robi swoje badania. Und nach 10 Jahren langem Weg bin ich nun etwas schlauer geworden und ja, kann darüber gerne was erzählen. No i po tych długich 10 latach już mądrze widział tyle i no i może teraz coś ma nawet o tym powiedzieć. To właśnie może Jan właśnie opowiedz o początkach Twoich no, i badań i tego procesu poznawania tego zjawiska, bo to jest w ogóle ciekawe doświadczenie każdego z nas. Dlaczego zacząłeś to i do czego doszedłeś dzisiaj? Jakieś najciekawsze wydarzenia w tych 10 latach, które dla Ciebie stały się znaczące? Pamiętasz, przeżyłeś to. Ja, also ich wollte natürlich, wie jeder andere auch, wissen, was steckt hinter den Kornkreisen, was kann da, oder wie komme ich dem näher, das zu ergründen. No, tak jak każdy inny chciał Jan się dowiedzieć, kto robi te krążki, co się kryje za tym. Und dann haben wir ganz normal angefangen, Daten zu sammeln. Wir haben Kornkreise besucht, vermessen, die grafisch gezeichnet. Ich habe auch Beispiele davon mitgebracht, wie wir das gemacht haben. Haben versucht, die Geometrie zu entschlüsseln. Zaczął tak jak wszyscy odwiedzać piktogramy, mierzyć je, rysować, zbierać informacje o piktogramach. No, zacząć się rozmyślać. Und dazu muss man sagen, dass in Deutschland sich gewisse Gegenden rausgebildet haben, in denen sehr viele Kornkreise erscheinen. No i na przykład tak jak w Niemczech, to było tak, że powstały jakieś rejony, były rejony, w których powstawały te piktogramy, więcej, w innych mniej. Ja, und ich war halt für den Raum Norddeutschland zuständig, weil ich zu der Zeit noch in Hamburg gelebt habe. No i Jan mieszkał wtedy właśnie na północy Niemiec i zajmował się właśnie tamtą częścią kraju, gdzie właśnie dosyć dużo w tamtych czasach powstawało tych rejonów. Und da gab es von 1996 bis 1999 in Schleswig-Holstein Kornkreise, und zwar ungefähr 40 Stück. Od 96 do 99 powstało mniej więcej powstały mniej więcej 40 kręgów, które sprawdzał. Ja, und dann hat sich dort auch so eine kleine Gruppe gebildet, genau wie hier. Wtedy tam też się stworzyła taka mała grupa, podobnie jak tutaj. Die Kornkreise untersucht haben. I sprawdzali po prostu te krążki, tak. Und als das vorbei war, es hat mit einem Mal aufgehört. No i tak się zdarzyło, że jednego razu jakby obciął i skończyło się z tymi kręgami. Gingen die Kornkreise auf Rügen weiter, auf der Insel Rügen. A ciąg dalszy przeniósł się na wyspę Rügen powstawał po prostu tam dalej. Ja. Und dann sind wir dahin gefahren, dann hat sich dort auch wieder eine kleine Gruppe gebildet. I tak samo jak na lądzie, na tej wysepce też znowu powstała grupa i tak samo jak na lądzie było.
Und um das dann ein bisschen abzukürzen, haben wir im Jahre 2003, also vor drei Jahren, haben wir den einen, der die Kornkreise auf Rügen macht, erwischt, auf frischer Tat. Tak, i jeszcze też pamiętam, jak 3 lata temu Jan opowiadał, jak przyłapali właśnie na gorącym uczynku tego sprawcy, który tam produkował te kręgi na wyspie i na północy. Und es stellte sich heraus, dass es einer aus unserer Gruppe war, also auch ein sehr guter Freund von mir. No i to się tak złożyło, że to akurat był jeden z ich grupy, który to badał, właśnie robił też i te kręgi. Und dann konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen. No i wtedy ja nie mógł całą noc spać, bo co to tutaj się dzieje, tak? Und dann habe ich nachgedacht. I tak myślał, przemyślał całą sprawę. Ob es auch vielleicht davor in Schleswig-Holstein, in der Zeit davor, nicht auch jemand sein gewesen könnte. I czy nie było przypadkowo takie, że na lądzie, tam w Schleswig-Holstein, nie było tak samo jak na wyspie Rügen. Czy ktoś tam tworzył, no, po prostu z jakiejś grupy i jakaś osoba, która jest, no, która była blisko. Und nach 3-4 Wochen habe ich dann den Mut zusammengefasst und habe ihn angerufen. Etwa na so 3 Wochen, i po więcej 3 tygodniach, no, zdecydował się spytać konkretnie tą osobę o to. Und nach etwas zögern hat dann zugegeben, dass das gemacht hat mit anderen noch zusammen. No i właśnie wtedy też przyznał się ten kolega, że trochę się wahał, ale się przyznał jednak, że to też właśnie robił. Also das war vor 3 Jahren und in der Zwischenzeit habe ich jetzt über 3 Jahre weiter geforscht. Also ich habe die Forschung, so sehe ich das auch nach wie vor. Also ich will ja wissen, was hinter den Kornkreisen steckt. Deswegen forsche ich weiter. I te 3 lata przeszły, no ale ja dalej się tym zajmuję, bo jednak coś się za tym kryje i sprawdzę po prostu dalej. Und so hat sich das Ziel meiner Forschung gewendet und ich bin auf der Suche nach anderen Kornkreismachern gewesen. Aha, i cel się troszkę zmienił, że zaczął szukać właśnie ludzi, którzy produkują kręgi. Und so sind jetzt ungefähr nicht nur 40 Kornkreise, sondern 40 Menschen auf meiner Liste. Czyli teraz nie ma 40 kręgów na liście, tylko jest 40 ludzi, którzy produkują. Ja, weil das Prinzip immer das gleiche war, das Prinzip entdeckt war. Tak, bo Prinzip, Stefan? Zasada. Zasada, na której powstawały, to były zawsze takie same. Na podobnej zasadzie. Na podobnej zasadzie. Ja na moment, taka mała dygresja może a propos tego, co tutaj się w Natowie dzieje i jak my tutaj działamy, po tym, co usłyszeliśmy od naszego gościa. Może dlatego nie powstał ten znak zbożu w tym roku, żeby tym wszystkim sceptykom, ludziom też, no, może patrzących na nas jako na ludzi, może nieuczciwych, przekonać, że to nie my tutaj wykładamy te piktogramy, żeby zrobić sobie temat do audycji, prawda, czy do różnych tam opracowań, bo cały miesiąc z monitoringiem, nieprzespane noce, wysiłek kilkudziesięciu przecież osób i piktogramów nie ma. Dać dowód, że nie jest na zamówienie, po prostu dać dowód jakby, że nie jest na zamówienie, tylko może powstać albo nie. Ale też myślę dowód, bo musielibyśmy być ostatnimi, no już chyba jakimiś kamikadze, żeby przez miesiąc tutaj, znaczy gdybyśmy my byli tymi crowdmakersami we Blatowie, gdybyśmy my robili te piktogramy, ja myślę, że to byłoby czyste szaleństwo, próbować w ten sposób przekonać opinię publiczną, żeby tutaj sami sobą bawić się przez miesiąc. I tym sposobem, że tak powiem, nic nie zrobić na polach i, no, i rozjechać się, że tak powiem, prawda? Więc to może też i dlatego nie ma też tych, którzy troszkę żartuje, ale w świetle tego, co słyszymy, myśmy dużo już czytali, słyszeli o Clubmakersach. Przypomnę tą słynną sprawę sprzed w sumie 2 lat, kiedy kanał Channel 4 zrobił taką prowokację dzięki Makersom, robiąc znaki zbożu. Najpierw to było w Anglii, a potem w Niemczech. W tym momencie w Anglii przepięknie zrobili wizerunki tych dziennikarzy, Judy i już pamiętam tego drugiego imienia tych dziennikarzy. Przepiękna formacja zbożowa z twarzami dziennikarzy na zbożu. Jak wiele można. Prawdziwy talent. Ale mimo to, i tutaj wracam do naszej rozmowy z Janem, czy on uważa, że wszystkie znaki zbożu tworzą właśnie Clubmakersi, których poznał, o których mam nadzieję troszkę jeszcze powie, jak ich poznawał. Teraz jeszcze raz.
że mam takie pytanie, że bo ja bym był komentarz do naszych spraw latowskich. Teraz pytanie do naszego gościa. Właśnie na czym, jak głęboko wszedł w kontakty z tymi makersami? Jak oni pracują? Czy piktogrametry robią i mają jakieś istotne różnice z tymi, które on uznałby za niezrobione przez ludzi? Okay. Dazu muss ich sagen, dass ich bisher nur Kornkreise gesehen habe, die Menschen gemacht haben. Jan musi tutaj podkreślić, że na razie, tak jak stwierdził, widział tylko przez fałszerzy robione kręgi. Also ich wüsste nicht, wie echte aussehen. Mówi, na razie nie wie, jak powinny wyglądać prawdziwe. Aber man kann sagen, dass jeder Kornkreis, also einige Kornkreismacher haben sich selber entwickelt. Ale mówi, że niektórzy fałszerzy wypracowali taki swój styl, coraz lepiej się poprawiali, coraz lepiej się uczyli coś robić. Und haben auch eigene Techniken entwickelt. Właśnie i jakieś techniki nauczyli się właśnie i, no i pracowali właśnie. Swoje własne metody. Swoje własne metody. Also ganz unterschiedlich, es gab Gruppen von bis zu 5-6 Leuten. Były grupy, które pracowały, taki team, 5-6 ludzi, które miały podzielone funkcje i pracowały razem. Die auch mit aufwendiger Technik gearbeitet haben. Którzy nawet używali jakieś zaawansowane techniki, na przykład w Kassel. In Kassel. To jest miasteczko Kassel, tam jest takie centrum było, co i ta organizacja właśnie tam, w której Jan kiedyś był, w której ja jeszcze jestem, ma swoje takie centrum. Ja, das Besondere da ist natürlich in Kassel, dass diese Kornkreise hauptsächlich alle von der von dem Vorstand der FDK gemacht wurden. No i jak się w ostatnim czasie wydało, no to właśnie teraz jeszcze też taki szok kilka miesięcy temu, że też jeden mój kolega, który właśnie i tą gazetę tam opracowuje, że on się po latach teraz też przyznał, że jednak robił tak samo jak poprzedni już przewodniczący tej naszej organizacji, także kręgi. Znaczy ci, którzy tam gdzieś na szczebelku wysoko byli, przyznali się, że robili te kręgi. Und die haben sich auch durch Kontakte nach England sich da natürlich viel abgeguckt und konnten auch von den Erfahrungen profitieren. No tak, i właśnie to powstało chyba przez to, że takie kontakty utrzymywali do Anglii, do ludzi, którzy fałszują te, albo produkują sami te kręgi i tak przeniosło się, zostali zainfekowani. Naśladując ich metody tak, i sposoby wykonywania. Tak, zaczęli to samo robić, tak jak Anglii. Und es gibt eben einen Einzelnen, das ist der auf Rügen, der hat ganz für sich alleine eine Technik entwickelt und ist auch immer alleine unterwegs gewesen in einem Tarnanzug, komplett schwarz, maskiert. I tam na Rügen to właśnie taki specjalny kolega, on był wyspecjalizowany, on po prostu ubierał się, miał specjalne ubrania, które pozwalają mu być niewidocznym, zamaskował się. Był maskujący na czarno. Tak, po prostu profesjonalizm pełny. Ja. Tak. Er macht das am Tag und in der Nacht. Aha, i on, jemu to w ogóle tam nie gra żadnej roli, czy to robić w dzień, czy w nocy, on się dostosowuje i nie widać go. Er macht das jetzt auch immer noch, aber ich habe ihn gebeten, dass es nicht so macht, dass man sieht. Aha, dass man sieht. Dass man die Vorweisung sieht. Aha, i on dalej to ciągle robi, ale Jan poprosił go, żeby te kręgi już tak robił, żeby ich nie było tak widać, tych kręgów. Weil muss es machen. Ist jemand, der immer raus muss, also der ist süchtig danach. Aha, no właśnie to ten człowiek uzależnił od tego robienia kręgów i on nie może zaprzestać i musi to dalej robić. Taki fenomen ludzki. So haben wir ganz unterschiedliche Phänomene und die größeren Gruppen oder die organisiert waren, die wollten in erster Linie Menschen reinlegen, während andere halt Kunst machen, würde ich sagen. No i właśnie są takie dwie grupy. Jedna grupa, taka większość, to chciała po prostu wrobić ludzi, a druga część, to taka mniejsza, to chciało robić no, sztukę, takie coś.
które to robiły i... No tak, tak. Na moment znowuż kolejne pytanie. Jest to po raz pierwszy tak naprawdę w Polsce mamy z pierwszej ręki informację tej osoby, która była blisko tych ludzi, zna ich, rozmawia na co dzień. I to jest bardzo potrzebne tutaj nam w Polsce, ponieważ przez długi czas wielu badaczy tak bardzo było zafascynowanych tymi pięknymi znakami w zbożu, które pochodzą z Anglii czy z Niemiec, że w żaden sposób nie było w stanie zaakceptować myśli, że aż takie skomplikowane struktury mogą robić ludzie. Ja poproszę Ciebie na chwileczkę, żebyś na gumach, które przywiozłeś dzisiaj, pokazał kilka z takich właśnie zdjęć, które na 100% wiesz, nie zdjęć piktogramu, które zrobili go Twoi znajomi koledzy, a które przecież wyglądają przepięknie. Są po prostu wręcz dziełami sztuki geometrycznej. Tu koledzy z kamerami spróbują to ładnie pokazać naszym widzom. Bardzo proszę, oddaję też mikrofon, pomogę Ci tutaj pokazać. Albo może mikrofon na Waldka i będziemy, dobrze? Also hier haben wir jetzt einen speziellen Fall von dem Einzeltäter auf Rügen. Aha, tu jest właśnie ten jeden taki ładny piktogram od tego pojedynczego sprawcy, który w tym na wyspie Rügen robił. Und er arbeitet nur mit einer Dachlatte, die ungefähr 2 Meter lang ist. On pracuje z taką Dachlatę, no to rodzaj panelu takiego 2 metry taka długości, listwa, dwumetrowa listwa, coś dachowa. Takiego dachowa, z którą on przymiata. Und er macht nur einfache Kreise und einfache Bahnen. Jego styl to jest po prostu proste kręgi i jakieś proste linie, znaczy taka prostsze jakieś konstrukcje. Und er ist extrem schnell. Jego specjalność to jest po prostu szybkość. On bardzo szybko to wszystko wykonuje. Der bewegt sich frei durchs Feld, also das ist eine Form, die frei entstanden ist. To jest taka... Że po prostu bez mierzenia, na oko chodząc tak, po tym zaporządkiem robi. Tak, po prostu tak na oko robi to. Taki dokładny. Taki dokładny jest, na oko robi, no jest na pole ćwiczenia i jest już taki wysportowany, powiedzmy. Und er braucht für das Ganze ungefähr 30 Minuten. I na taki piktogram jak ten tutaj potrzebuje jakieś 30 minut. Und dazu legt er sich in das Feld, also er legt sich mit seinem ganzen Körper in das Feld. Aha, i jego technika polega na tym, że on się w pole kładzie i do pola się wciąga i wkładzie się i za pomocą tej listy to robi. Ja, und er ist halt sehr präzise, also er versucht immer ganz klare Form zu machen. Jest bardzo precyzyjny i próbuje zawsze robić całkiem jakieś czyste formy, wyraźne. Wobei man auch sagen muss, er testet vorher die Felder, er guckt, wie gut es geht. Und wenn das besonders gut geht, dann macht er dort auch Hornplatte. Aha. I do jego techniki należy to, że on po prostu też pola sprawdza gdzieś tam, jak dobrze da się coś zrobić i wtedy wie, co jest możliwe. Okej, mamy hier noch. Ist następny, taki? Das sind zwei Personen gewesen. Das ist jetzt aus Kassel gewesen. To jest w pobliżu Kassel, to robiły dwie osoby. Mit der Besonderheit, dass die halt immer Signets reingemacht haben, um sich zu kennzeichnen. Tak, i specjalność od tych ludzi jest właśnie, że zostawiali swoje znaki. Tutaj jest literka L. Logo. Tak, logo zostawiali swoje. Tak, sztuka. Und das ist besonders kompliziert gewesen, weil es halt ein Raps war. I to było bardzo skomplikowane, trudne, bo to jest właściwie w rzepaku, a w rzepaku jest bardzo trudno takie coś wykonywać. Die Schlangenlinie war eine besondere Kunstfertigkeit eines Künstlers, also eines Machers. Aha. I właśnie taka panowana linia wężykowa jest specjalnością jednego z tych kropmacherów. To bardzo dobrze umie właśnie. Teraz przyjdzie jeszcze inny przykład.
Aber hier sieht man einmal so eine ganze Übersicht, was so in einem Jahr entstanden ist. Das war das Jahr 2000. To jest taki schemat, przegląd z roku 2002, piktogramów, które były wykonane. Das meiste war hier im Raum Kassel. Główna część to była tutaj koło Kassel, to jest tutaj mapa Niemiec, tu jest tak, Kassel, w rejonie Kassel, tak, większość była zrobiona. Und hier oben auf Rügen. I tam jest ta wyspa Rügen, gdzie właśnie ten kolega. Und dann gibt's noch 1, 2, 3, 4 andere. Aha, i jeszcze zostały jakieś cztery punkty na mapie, gdzie ja nie wiem, kto to robił. Da kann man eben von ausgehen, dass das halt Leute sind, die es halt auch mal ausprobiert haben, weil sie eine Zeitung davon gelesen haben. Ja przypuszczę, że tam może po prostu ludzie widzieli coś w gazecie i sami chcieli próbować, bo są różne motywacje, żeby próbować. Dobrze. Tak, to robi duże wrażenie. Mam teraz pytanie. Odpowiedź znam, ale tylko ogólnie. Sam wreszcie spróbowałeś zrobić piktogram sam czy z kolegami swoich sił? Jeżeli tak, to jak on wyglądał i gdzie go mają zobaczyć? On wyglądał, wie sah der aus, oder hast du vielleicht Bilder davon? Wenn du ein Pikt, du hast ja auch. Ja, das ist, gehört noch zu ergänzen zu der Geschichte, bevor ich überhaupt den ersten Täter erwischt habe. Aha. To właśnie to należy do historii. Zanim przyłapał tego pierwszego sprawcę, to jeszcze był taka faza przed tym, że to zrobił. Wollte ich das einmal selbst ausprobieren, einen Konfess zu machen. No właśnie, to chciał po prostu sprawdzić, jakie techniki, jak to się robi. Dann habe ich mir ein Landwirt gesucht in Schleswig-Holstein, den ich sehr gut kannte, weil ich da mal Urlaub gemacht habe. No i dobrze się składało, bo znał tam rolnika, który był przyjazny do tego i mógł tam wtedy coś spróbować. Und er hat sein Feld genau vor seinem Bauernhof gegeben. Das sah dann so ähnlich aus wie in Science Film. Aha, i tak wyglądała scena, wyglądała podobnie jak w tym filmie Science, bo gospodarka i pole były tak ładnie ułożone i to robiło. Und dann haben wir mit dem Invisible Circle, also mit unserer Kornkreis, Forschungsgruppe, den zu dritt gemacht. No tak, i właśnie Jan ze swoimi kolegami, to organizacja się nazywała kiedyś Invisible Circle, teraz każdy może tak troszkę swoją stronę, to w trójkę tam właśnie zrobili ten... Tutaj pokazujemy strony internetowe, website, gdzie można te materiały też... Tak, i tam można zobaczyć, to jest... Existiert die Hauptseite noch von euch, Invisible Circle? Oder gibt es die Links auf eure einzelnen? Genau, da gibt es dann die einzelnen. Tak, tam jest główna strona, to jest www.invisiblecircle.org i tam są linki właśnie na każdego z nich, nie? Bo każdy poszedł teraz swoją drogą można wtedy obejrzeć dalsze materiały. Wir haben uns ein bisschen gestritten, in welche Richtung wir gehen. Ja, no właśnie, bo różni ludzie, różne pomysły i troszkę się tak niby pokłócili i każdy teraz idzie w jakimś swoim kierunku, własną drogą. Und ich sehe jetzt mit Wolfgang Schindler, der auch ein alter, erfahrener Kornkreisforscher ist, haben wir zusammen die jetzt eine eigene Website gemacht. Ja, und teraz, Jan współpracuje razem teraz z Wolfgang Schindler, który jest bardzo już mocno w tym temacie, już długo i mają właśnie wspólną stronę, to jest www.kornkreise.info. Und auf der Seite betrachten wir das mehr als eine Art von Kunst. Aha, i na tych stronach oni to uważają to za więc tak jak za sztukę. Nie, a ich nie chcę też te to będzie właśnie prezentowane też jako taka land art, jako sztuka. No okej, naprawdę bardzo Wam dziękuję. Mam taką propozycję teraz. Jeszcze kilka zdań refleksji na zakończenie sezonu ze strony naszego kolegi i Waldka, ale ostatnie pytanie do naszego gościa, myślę, to byłoby takie, no właśnie, czego się spodziewał tutaj po wylatowie? Czy też tą grupę naszą podejrzewa ciągle o to, że jest tak jak jego koledzy, takimi cichymi prawda, Bakersami polskimi? Czy też ma wątpliwości, że tak jest? Erstmal muss ich sagen, dass ich mich hier sehr wohl fühle. No, najpierw chciałem podkreślić, że on się tutaj bardzo dobrze czuje w tym towarzystwie, tutaj w Latowie.
das ist eine Erfahrung, die ich überall und immer mit Kornkreisen gemacht habe, dass ich sehr viele nette Menschen kennengelernt habe. No i to jest właśnie takie Erfahrung, takie doświadczenie, które robi właśnie ogólnie, gdzie się ludzie zajmują kręgami, gdzie się spotykają. Ja, das ist auch eins der großen Stärke der Kornkreise, wenn man jetzt mal von den Fälschern ablegt, dass Kornkreise Menschen zusammenbringen. No i to jest właśnie taka duża siła tych kręgów, że one skupiają ludzi, którzy po prostu przyjeżdżają i zajmują się potem myślą dużo, zajmują się ludźmi. Und das ist sehr friedlich und freundlich ist. I że to jest właśnie bardzo takie spokojne i pokojowe i przyjacielskie, takie pozytywne atmosfery to się odbywa. Ich kann es natürlich nicht ausschließen, dass auch und in diesem Hause jemand ist, der auch Kornkreise gemacht hat. I mówi, że no, nie może całkowicie wykluczyć, że tutaj może jednak ktoś jest. Jest to robi. Als Wissenschaftler müsste ich sagen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Mówi, jako badacz naukowiec, to musi powiedzieć, że prawdopodobność jest dosyć wysoka, że tutaj może ktoś jest. Albo prawdopodobieństwo, tak. Ich hoffe es nicht. Ale on... Ma nadzieję, że nie. Ma nadzieję, że nie jest, tak. Aber ich gehe schon davon aus, dass hier in der Gegend auch sicherlich Menschen sind. So ganz ehrlich sagen. Aber ich habe ja, dazu müsste man die Menschen hier genauer kennenlernen. Oder ich, ja, habe ich ja schon mal erzählt, die müssten mal eine Liste kriegen, dann kann ich wahrscheinlich sagen, wer es ist. Aha, no i mówi, że przypuszczę, że może tutaj jest ktoś tutaj w okolicy, kto to robi i gdyby jakaś była lista z ludźmi i tak dalej, to może by poznał jakiś tam. Że dokładne dochodzenie, jak to zrobiono, dochodzenie. To może by się dało wykryć. To się do sedna. Okej. Okay. Znaczy mogę cię zapewnić, przynajmniej w imieniu tych, których ja blisko znam, że my osobiście nie robimy tych piktogramów tutaj. Zrobiliśmy na boku, pod kontrolą kamer, jawnie kilka mniejszych takich do ćwiczenia, ale to było jawne. W roku 2004, o czym wiedzą nasi widzowie, po raz pierwszy w historii, myślę, że nie tylko Polski, powstał znak w zbożu tutaj na polu, na kamerach, na monitoringu. No i wyliczyliśmy, że było 30 minut czasu, żeby to zrobić. Wtedy zapisu na monitoring. A było 30 kół. No. Praktycznie nie możliwe. Aczkolwiek, ale Polacy są zdolni. Aczkolwiek przy takich talentach to byłoby możliwe. Natomiast chcemy tutaj poprosić Ciebie, żebyś posłuchał razem z nami, dlaczego nas to wydatowo trzyma, ponieważ są ludzie, którzy też widzą tutaj często UFO, mieszkańcy, wiarygodni świadkowie. Weil es gibt ja viele Leute, die Objekte sehen, UFO sehen und es gibt auch hier Auswirkungen und er möchte das auch diskutieren. I tam już czeka taki panel pospieszny, za chwileczkę poprosimy, ale jeszcze prośba do Was. Bardzo dziękuję za te niezwykle ważne informacje. I życzę, żebyś chociaż jeden kręg w życiu znalazł, żebyś był pewny, że to nie zrobili go nic. Aha, dass du auf jeden Fall, dass du einen Kreis findest, einen Kornkreis, von dem du ganz sicher dann sein wirst, dass es kein Fälscher gemacht hat. Das hoffe ich auch. Stefan, kończy się sezon. Jesteś tu po raz kolejny i to takie długie, długie tygodnie. Kilka zdań refleksji. Jest inaczej niż było do tej pory, nie ma programu. Jak to wszystko czekasz? Bardzo proszę. Stefan Zachert. Witam wszystkich. No i chciałbym tak powiedzieć, że nadzieja umiera ostatnia. I że dopóki ostatni kawałek pola jeszcze jest na jakąś noc zostanie, to może być, że właśnie po to, żeby po prostu nas, po prostu gdyby to jakaś inna inteligencja robiła, chce wybadać, jak będziemy reagować, że ile osób już straci nadzieję, a tu jednak może się coś okazać na ostatni moment. Nawet może tej nocy, przed samą konferencją prasową, a może nawet już po konferencji prasowej, jak będziemy się pakować pewnie w środę, i też jest jakaś niespodzianka ewentualnie też możliwa. A z drugiej strony może to zapowiada jakiś inny rodzaj etapu, innego kontaktu, a po prostu może miało za cel
otworzenia nam oczy, poznania się wielu ludzi ze sobą, różnych specjalności i zwrócenia uwagi, że nie tylko na ziemi są znaki, się dzieją, ale i w powietrzu latają różne kule, obiekty, różnego rodzaju kule orbs fotografowane, filmowane i że może to też ma taki cel, miało dotychczas. Dziękuję. Też mam taką jeszcze cichą nadzieję, ona jak masz rację, umiera ostatnia. Waldek, który ty, przez tydzień ciebie nie było, nawet szukałeś piktogramów na Mazurach i też kilka refleksji i krótka informacja o tych twoich poszukiwaniach. Jutro konferencja prasowa i spotkanie dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gratowa i okolic o 17 w remizie strażacji. Ktoś tu jest blisko, może dojechać jeszcze raz, przypominam, zapraszamy. Zjeżdżają się wszyscy właściwie, którzy badali ten fenomen w lipcu tego roku. Będziemy mówić o Gratowie, o Polsce, o Europie, o tym, co było ważne w ciągu tego miesiąca lipca. Bardzo. No właśnie kilka dni temu, jak byłem jeszcze nad morzem, tak się składało, że w Wejherowie, gdzie też akurat był, jakby przypadkowo, a może przypadkowo, krąg, to dzwonił Bogdan Zabielski z Sebuchojza, że tam w okolicy Ełku się pojawił krąg, opisał mi go, no to jest jakieś są dwa kręgi 20-metrowe połączone jakąś ścieżką i naokoło jednego jest jakby pierścień i mówił, że miał bardzo dobre wrażenie tego kręgu, jakby jeszcze tam nikogo nie było w tym. No podał to właśnie też do Gazety Olsztyńskiej, to w następnych dniach może coś tam będzie. Ja w tym Wejherowie znowu znalazłem gazetę i informację o kręgu koło Grudziądza. Tak? Grudziądz jest taką miejscową. Tak, koło Grudziądza. No i w Wejherowie się tak złożyło, że no, jakieś tam 2 kilometry od znajomych w polu, gdzie w poprzednim roku też był krąg, właśnie tam jakiś się znalazł się tam jakiś. Teraz już on powstał 7 lipca, już był dosyć zniszczony, dużo wtedy nie mogłem stwierdzić, nie? Oprócz tych zniszczeń i tak dalej, mierzyłem, przyłożyłem kompas, były jakieś tam lekkie odchylenia. Pytałem się młodzieży, czy coś zauważyli, jakieś dziwne zjawiska albo coś takiego, to była tylko mowa, że jakieś tam 2-3 tygodnie temu, 4, to jest tam takie osiedle od razu 150 metrów od kręgu, że jakieś 4 komputery w tym samym czasie nawaliły, ale więcej nic, tak nie wiem, czy czas by się składał, czy nie, po prostu za dużo niewiadomych. A też dla mnie było ciekawe, bo w ubiegłym roku byłem właśnie też w Wejherowie i opowiadałem wtedy tamtym znajomym, że są kręgi i tak dalej, jeszcze tam wtedy nic nie słyszeli. Wyjechałem stamtąd, za kilka dni był ten krąg w Wejherowie i tak myślałem, ale fajnie. Teraz pojedziemy znowu nad morze i może znowu będzie, no i znowu tak było, ale ja tego kręgu nie robiłem, to się przyznaję do tego. No i a dlaczego nie ma kręgów tutaj w Wylatowie? No też myślałem tutaj o tym dużo i mieliśmy dużo rozmów i z Januszem i może to ta susza, może to jest i niebezpieczne, że ja przypuszczam, że na przykład te oryginalne kręgi powstają za pomocą coś podobnego, energii podobnej do mikrofali i to będzie jakąś temperaturę wytwarzało, a jak jest coś bardzo suchego, to może jest zagrożenie za duże, że powstaje pożar i nie wiem, czy mu się zwalna przyczyna na przykład tego pożaru tutaj w polach, niedaleko stąd. Może ktoś próbował i zauważył, że niestety nie da się zrobić, bo jest za duże zagrożenie. No i nadzieja jest nadal, że coś powstanie, ale rzeczywiście myślę, może to jest też taka faza, że może jest jakby dużo zabawy z tym wszystkim i ktoś, kto coś poważnie tam coś robi, znaczy na te znaki, może tak pomyślał sobie, że może przestanie troszeczkę, że raz dajemy jakiś sygnał i chociaż to był jeden raz, z tego musicie wyciągnąć wnioski, a nie powtarzać 1, 2, 3, 4 jak jakiemuś dzieciakowi, tylko po prostu w ten sposób. No nie wiem, no i to, że te obiekty się pokazują i znaczy były widoczne, niektórzy zauważali obiekty, że obiekty były fotografowane i filmowane. No w tym samym czasie dzieją się rzeczy w Austrii i w Szwajcarii i tak dalej i w Chinach też słyszałem, co się dzieje, to znaczy to jest jakaś globalna akcja teraz, więc teraz nie wiem. Tak, bardzo Ci dziękuję, abym do tej refleksji, którą na koniec wypowiadałeś, jakby tylko taką kropkę na widnie jeszcze dołożył, że
a może wyraźnie powiedział, co sygnalizujesz w tej wypowiedzi, zresztą po części Stefan też przecież do tego nawiązywał, że oto my, znaczy z ludźmi to jest tak, nie ze wszystkimi, ale jednak chyba z większością, że zaczynają pewne rzeczy cenić dopiero wtedy, gdy je stracą. A ponieważ te piktogramy mieliśmy co roku jak na tacy, myślę, że przestaliśmy aż tak bardzo je cenić, jak należałoby to robić. I ta strata, którą mamy dzisiaj, że ich nie ma, może jeszcze robić nie będzie, do tych prawdziwych mówię piktogramów, o nich nie, że właśnie jest nam potrzebna, żebyśmy docenili to wszystko, co do tej pory się zdarzyło. Więcej refleksji poświęcili na to, przeanalizowali to, przemyśleli. Może więcej w to włożyli duchowości jeszcze, w tą percepcję tego problemu. Zobaczymy. W każdym bądź razie było przemiło z wami, do tej Stefanie mówię, o Waldku, do być razem ze wszystkimi gośćmi, którzy się pojawiali, również teraz poznaliśmy Jana. Audycja się nie kończy, mamy kolejnych gości. Ja zapowiem właśnie pana Ryszarda Pospiesznego, majora Makiełę. Tutaj może mamy tutaj też jeszcze z osób, tak patrzę, jest pani Rzeszpolecki, gospodarz domu. Wymienimy się, ja takie krótkie komunikaty, co ze stroną naszą i tak dalej, żeby koledzy się wymienią miejscami. Otóż dzisiaj na stronie, dzięki uprzejmości pana Marka Wysockiego, parolatniarza, mamy w tej chwili od paru godzin dopiero, pierwsi w Polsce, z tej wysokości, z lotu ptaka, zdjęcia piktogramów Mąkowarsku koło Bydgoszczy. No oczywiście, że wiemy, że wykonali go makersi. Byliśmy tam na autopsji i ogłosiliśmy to natychmiast ten sam dzień po tej wizycie, jak wiecie. Doszło do nas słuchy też, że gdzieś tam ktoś tych makersów znalazł i z nimi rozmawiał. Słyszeliśmy tu o kolega, że koledzy z Nautiliusa właśnie taki kontakt z nimi mieli. Chcę powiedzieć, że bardzo ładnie został zrobiony nie tylko z punktu widzenia tego, cośmy wtedy zastali, mimo że ślady wykryliśmy natychmiast, ale właśnie z góry, z lotu ptaka wyglądają bardzo fajnie. Cieszę się bardzo, że zawitał do studia pan Ryszard Pospieszny, który w tym studio, w tej konwencji jeszcze nie występował. Poproszę jeszcze, żeby również tutaj podeszły inne osoby, jest major Makieła, jest pan Szpulecki, gospodarz domu, bardzo proszę pani Jerzy, ponieważ jest to ostatnia audycja w tym roku, to jest jeszcze się nie skończyła się tura naszych gości. Ja chciałem właśnie prosić wszystkich, którzy tutaj są z nami na to pożegnalne spotkanie w studio, aby powiedzieli kilka zdań refleksji. Ale pan Ryszard, który mieszka w Żadnie, blisko stąd, 2 kilometry, był świadkiem pewnych wydarzeń. Jedno zostało bardzo dokładnie zarejestrowane, zapisane. Jest bardzo ważnym fragmentem filmu dokumentalnego w Latowo miejsce niezwykłe, który nakręciłem z Darkiem Szermanowiczem. Ciekawe, chcę wam powiedzieć tak już, kiedy teraz byliśmy jeszcze raz u pana Ryszarda po 2 latach właściwie od kręcenia tego, chyba się już 3 lata będzie, już kręcili, przepraszam. I poprosiliśmy go jeszcze raz, żeby opowiadał i rysował te szczegóły. I po tych 3 latach, tutaj mówię tutaj jak na do Jurka Makiewy, naszego majora, który tak jakby naprawdę te solidne podejście krytyczne i słusznie, że te szczegóły, które podawał pan Ryszard, obiektu, który widział materialnego blisko nad domem. Ten opis się niczym istotnym nie różnił od tego, co 3 lata temu właśnie pan Ryszard opowiedział nam wtedy do kamery i dla różnych badaczy. Ja widziałem ten film. Widziałeś ten film, zawsze prawie. Wylatowo miejsce. Tak, jest miejsce niezwykłe. Chciałbym poprosić właśnie pana Ryszarda, ponieważ mówię, jest tutaj pierwszy raz w tym studio, potem pana Jerzego poprosimy, żeby opowiedział tą historię, jeszcze raz własnymi słowami. Tą właśnie, gdzie pamiętasz, Ryszard, przewróciłeś się o własne nogi, kiedy teraz byliśmy też z ekipą filmową u Ciebie gdzieś tydzień temu, kiedy ja jeszcze raz na tej ekipie filmowej opowiedziałeś to samo. Ja byłem w tym miejscu, gdzie Ty to widziałeś, pokazywałeś ręką. Opowiedz naszym widzom jeszcze raz, tak to pamiętasz. Bardzo proszę. Zacząłem od początku, tak? To wyszedłem z domu. Ja wyszedłem z domu, czy... Jak wyszedłeś z domu, jak zobaczyłeś obiekt? No, oglądałem telewizor za ciemny ekran się zrobił. A w pierwszej chwili pomyślałem sobie, że siadło mi coś na tym peryskopie, na satelicie i przez to nie odbierał. No myślę, posiadłem, patrzę, lewym kątem oka patrzę, nie mam nic. Ale coś zadziwiło. I siedzę, jak do odkurza wchodzi jakiś silnik. Podniem oka, skierowałem się ku drodze. Zabrakło mi dechu. Kosmiczny pojazd.
no, przed chwilą kolega tu pokazywał, no, rysował, ja je na rynku nie pokażę, bo u góry okienka, tak, pogotowie lekko przy piaskiem zrobione, takie białe, nieprzezroczyste, matowe, a naokoło trzy rzędy świateł, jedne w te, drugie w te i różne kolory tam chodziły. Od dołu różne kolory, można powiedzieć, tęczy, światła pionowe do ziemi. Jupitery, ale nie było ich widać, bo były pod spodem podstatki. No to tak myślą, no, podejdę bliżej, co oni chcą, nie? No to zmierzając w kierunku drogi, oni tam byli przy drodze, to gdzieś tak 35 metrów, 40. Zmierzając ku drogi, oni zaczęli posuwać się na północ, w kierunku Mogila. Od wylatowa kierunku Mogila. No. Tak sobie myślę, w pewnym momencie przyjadę, zdążę za nimi, a dalszym uciekam. Cofnę się bliżej, na górkę polecę wzdłuż szczytu chaty. Polecę i tak, orzeł taki mały, był jeszcze kiedyś, bo teraz to już urósł, nie? I tak. I cofnąłem się, byłem w laczkach. Cofnąłem się, tam taki filarek jest, za ten filarek i bum, dobrze, wzdłuż szczytu. Przypomniało mi się, że tam jakieś kamienie są, ale przez te kamienie jakby przeleciało. W pewnym momencie na prostego orzecha okna obejrzałem się w lewą stronę. To widziałem wielką kulę świetlną, która mnie tak oślepiła, że pewno z dwa czy trzy kroki jeszcze przeskoczyłem, znaczy skok, już kusa leciałem, nie? I się wyżrąłem. Nie wiem, czy przez kupę kamieni, czy przez każdy, nogi sobie lekko obiłem, no przez własne nogi, to jest śmigłowarte. Padnąłem na ziemię. Nosem zaryłem przynajmniej w ziemię, dobrze, że jeszcze była tam jakaś kurka czy coś tam, poklon. To sobie tam krzywdy wielki nie zrobiłem, no ale trochę tam. Po pewnym momencie się podnoszę, ciemno w oczach, na lewo patrzę, nie ma nic. Gdzie to jest takie wielkie? Znikło, złudzenia nie miałem. To niemożliwe. Taki jakiś nieswój. Mikrofon. Nie swój, nie swój taki jakiś tego, ale podniosłem się, patrzę do góry, na lewo, na prawo, no nie ma nikogo, nic nie ma. No to cofnąłem się do chaty, obejrzałem na lewo, na prawo, na podłogu się jeszcze, no nikogo nie ma. No weszłem do chaty, mówię do żony, a moja żona śpi, tego jeszcze nie mówiłem, że coś takiego widział. A ty jesteś taki opaki, no to wiadomo, no, ktoś nie widzi, no to tak, ty przed chwilą ćmy mówili, że nie, do wiarku mamy dosyć. A między innymi, ja nigdy do tego uwagi nie przykładałem, ja już widziałem to parę razy. I kręgi były nawet zrobione, które nie były nikomu, nikt nie wiedział, że to kręgi były, były małe kręgi. Więc jadąc, bo nocami jeździłem, jak robiłem w Niemczech, to tam jeszcze nie powiedziałem o wszystkiego, to było w lesie. Taka polana była. Nie wiem, czy ja jechałem wtedy sam, czy z kolegami, teraz nie pamiętam. Ale było tylko takie błyśnięcie, no burzy nie było. Jasno i do góry. Zaciekawiło mnie to na drugi dzień w tym miejscu stanąć, bo na drugi dzień jechałem, bo my tylko byłem do Polski, tam pewne papiery zawieźć i przyjechać z powrotem. Zaciekawiło mnie w tym lesie stanąć, co tam się stało. Pamiętałem jak dziś, w którym miejscu to się stało. Tam dzisiaj to może tam już minione, albo las wycięty może być. Tam była polana. Poszedłem tam zobaczyć rzeczywistość. Kula tylko siala, błyska i odchodzi z powrotem. Ona tym błyśnięciem robi tak około. Ta cała technika ich robienia, oni nie wiadomo, czy oni się doładowują przez ziemię, czy... No nie umiem powiedzieć tego, nie? Bo ja po prostu nie byłem tam blisko, żeby tam widzieć tego. A na oko by na pewno to mnie stwierdził. No, a mogę powiedzieć jeszcze, że to na pewno robią, co niektóre, te kręgi, na pewno oni robią, bo z tego powodu, że u nas na gospodarstwie mamy psy. Jak mają przyjść, to tak gdzieś pół godziny później, jak w tej chwili jest tam, nie wiem, która godzina jest teraz. Jest moment, że jest taka cisza, że niemożliwe. Psy wyją, że niemożliwe. Ta by syrena gdzieś była. I pies wyje. Ale mam ich trzy. One wszystkie taką ładną melodyjkę wyjąć. Naprawdę.
Tak, wczoraj odjechali chłopaki i to samo było. Opowiem później. Przychodzi kula, jak one były. Za moment przychodzi kula. One widzą het więcej jak człowiek. Czy czują? Schodzi kula do 1000, do 500 metrów. Stanie, błyśnie dwa razy. Przejdzie łukiem. Błyśnie dwa, trzy razy. Znowu łukiem. Znowu łukiem. A psy wyją melodię. I coraz to wyżej, coraz to wyżej. Jak już tam nie powyżej, ileś tam. Odchodzi, psy przestawają, aby ręką podjąć. Taką melodyjkę, no, jeden tak, drugi tak, trzeci tak, nie? No naprawdę nie da się tego inaczej powiedzieć. No, po prostu one dawają znak, że coś. I między innymi jak tam koło Łucińskiego na Lewandowskich polu, co były koła, u Łucińskiego były psy. Też psy były i były niespokojne i tak dalej. No i rano wstają, morz, kręgi są. Jeszcze chciałem, przepraszam, że zaprosiłem kolejnego gościa, bo tu jest takie jedno niezwykle ważne wydarzenie związane z tym, co opowiadał pan Ryszard. Myśmy w 2004 roku, 20 marca, przybywali wylatowie z panem Kaczorowskim, z ekipą dziennikarzy. Po raz pierwszy robiliśmy tutaj badania z użyciem regresji hipnotycznej. Pan Ryszard był właściwie jedną z dwóch osób, które zgodziły się poddać takiej regresji. Mamy to wszystko nagrane. Ja bym chciał, żeby pan opowiedział, ponieważ jest to w filmie, ale no, jak to się mówi, tym razem pan może sam to powiedzieć, co pamięta. Pan nie może sobie pamiętać. W regresji hipnotycznej poprowadziliśmy sprawę w ten sposób, aby pan Ryszard odtwarzał ten przypadek obserwacji, który tutaj na początku został przez niego opisany, kiedy się potknął własne nogi, upadł, prawda, i podniósł. Wszystko było tak, jak trzeba, to znaczy on będąc w głębokiej regresji rzeczywiście mówił to, co myśmy już wiedzieli, bo pamiętał świadomie. Kiedy doszło do tego jakby upadku, czy do tuż przed upadkiem, padło pytanie, czy on jest z nimi, czy on z nimi nawiązał kontakt, czy oni z nim nawiązali kontakt. Czy mógłbyśmy się coś dowiedzieć o nich, bo to było ewidentne, że ten statek wisi, że ktoś nim zawiaduje. I on może być pod kontrolą jakąś mentalną tych istot. I to była taka ciekawa sytuacja, kiedy ty właśnie w tej hipnozie, kiedy pada to pytanie, jest chwila ciszy i to, co jest na nagraniu, to, co myśmy wszyscy widzieli, łapiesz się, nagle mówisz, że kula mi tutaj wlatuje do głowy, kula mi tutaj wlatuje do głowy, nic nie chcesz mówić na ten temat, czy jest jakaś komunikacja między tobą a nimi, tylko nagle otwierasz oczy i to jest niesamowicie ciekawie nagrane na filmie nagrane. Zaskoczony, tak właśnie, gdzie ja jestem i tak dalej, zupełnie skonfundowany, kompletnie zaskoczony, przez moment nawet nie wiedziałeś, gdzie się znajdujesz, to widać wszystko na nagraniu. Próbowaliśmy interpretować tę sytuację, ja uczestniczyłem w wielu regresjach osób podejrzewanych o to, że były porwane i tylko właściwie trzy razy, a tak dokładnie to dwa w pełni zdarzyło mi się, że taka regresja została albo przerwana, albo nie doszło do skutku, ale w dwóch przypadkach przerwana, w jakiej sytuacji, kiedy chodziło o wyciągnięcie ważnych informacji ze świadka, które mogłyby, powtarzam, być związane z tym obiektem czy z tymi istotami. Krótko, Ryszard, bo mamy, zanim przejdziemy do kolejnej osoby w wypowiedziach. Co ty odczuwałeś, czy coś pamiętasz z tego momentu? Byłeś w hipnozie, później się wybudziłeś. Co odczuwałeś, a co pamiętasz? Mówię tylko o tej małej... Ten moment, co się wybudziłem, tak, tego pamiętam, tak, takie proszę, ciemne, proszę, ciemne, proszę. Ciemne jakaś kula, potem się rozjaśniła, od razu i jest koniec. I był koniec, nie? Tak. Dobrze, dziękuję, ponieważ... Takie jasne światło na koniec. Dziękuję, znaczy, bardzo. Najpierw było ciemno, potem jasno. Dziękujemy bardzo, ponieważ tutaj pan Jerzy też ma jakieś duże obowiązki, słyszę tutaj chyba w domu, ale jednocześnie dwa zdania, panie Jerzy, no takiego pożegnania, gospodarz tego domu. Razem z panią Marią. Tutaj jeszcze czeka Sławka, córka pana Jerzego. Też prosimy o zaświeczkę do studia. Panie Jerzy, kilka zdań. Od pana. Kończy się sezon. Nie ma jakich programów. Będą jeszcze. To też z panem. Gratuluję państwu. Programów nie ma, ale ten rok pokazał, że inaczej jest wyrażana niż poprzednie lata. Ten szósty rok objawił to, że nie ma znaków na Ziemi, ale więcej jest znaków przestrzeni kosmicznej, to znaczy się na niebie kulistych rozblisków, a razem poszerzyły się te znaki w te
te miejsca Europy, których nie było, jak Szwajcaria czy Austria. Tyle się dowiedziałem właśnie w tego roku. Poza tym jeszcze chciałem podziękować wszystkim, którzy tak obiektywnie na to patrzą, a zarazem i film obcy zainteresowali się nie tylko pan Janusz Zagórski, ale zarazem goście, którzy byli w poprzednim roku, wrócili ponownie i ponownie jak gdyby otworzyli to, co było w poprzednich latach, tak samo jak pan Ryszard odważał. A ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że jestem również zafascynowany tym, co widziałem w tym roku, choć nie wytworzyło się piktogramu. Nie byłem o Kowalsku, nie byłem ani w Wejherowie, bo tam powstały te piktogramy. Ale było u nas studio i było bardzo wspaniale. Dzięki panu Ryszowi i wszystkim gościom zainteresowanym. To już kiedyś powiedziałem. I zarazem miałem gości, w tym roku najdalszy gość to był pan Steven, nie wiem jak się nazywa, z Anglii. No i zarazem ostatnio ta relacja, którą muszę podzielić ja, a tego łączę dzięki panu Januszowi z Kanadą, bo to też było wspaniałe, że tak daleko sięga te studio, a jeszcze może dalej przez internet, ale to już są właściwie te sztuczki techniczne pana Janusza, który może zawdzięczać, ja również zawdzięczam panu Tomacę, który udostępnił jak gdyby to łącze, bo tak to naprawdę byśmy byli tylko zamknięci sami w sobie. I to bym miał tyle. Życzę wszystkiego najlepszego i zapraszam na jutrzejsze takie zgromadzenie i zakończenie w rewizie strażackiej. Mm-hmm. Dziękuję państwu. Ja też jeszcze dziękuję. Jeśli chodzi o to, dzięki komu to wszystko się dzieje, to jest naprawdę olbrzymia ilość osób, instytucji. Same łącze internetowe, to jest również firma Waldka Wawera, właśnie Rąka Tabaki wspomniana przez pana Jerzego, to jest telekomunikacja kolejowa, to jest również Wrocław, Marcin Kaszmarek. Jest cała masa innego sprzętu, będziemy tutaj dziękować już na koniec, są noktowizory, prawda, są inne rzeczy, są nadajniki, odbiorniki. Dużo, dużo na stronie internetowej macie państwo tych wszystkich, którzy nam pomogli, różnego typu loga. I jeszcze raz będę dziękował na koniec programu. Tutaj w studio został nam jeszcze Jurek Makieła, który jest ubiegłego roku tutaj, major, że tak powiem, w stanie spoczynku, tak to poprawnie nazywa. Rezerwy pilot jeszcze, żeby nie pomnieć. Teraz sam powiesz dokładnie, spokojnie do mikrofonu, już sam lepiej się znasz niż ja ciebie. Ja cię przedstawiam major w stanie spoczynku i dokładam, że pilot, o czym nieraz... Spoczynku nie żyje. Jak używacie teraz innej nomenklatury niż kiedyś, to powiesz, jakie teraz używasz. Kilka refleksji, Jurek. A tak naprawdę Jurek Makieła, żeby już nie patować się tytułami. Bardzo proszę. Witam szanownych państwa. Pozwolę, że się przedstawię po swojemu. Jestem major rezerwy, pilot, czynny pilot. Były pilot wojskowy, na samolotach myśliwskich, pilot komunikacyjny. Trafiłem do wylatowa, zostałem zrobiony w sumie przez ekipę tutaj z Wrocławia, której przewodzi Janusz Zagórski pod pseudonimem, już nie powiem jakim, znany jest w branży. Pokazuje, żeby nie podawać, ale ma pewien wymyślony pseudonim, mogę powiedzieć? Ojciec dyrektor. Najważniejsze to wierzyć w Boga i w ojca dyrektora, to możliwe, że jeszcze te piktogramy w tym roku się pojawią. Jeżeli tu pan Szpulecki był uprzejmy zostawić kawał pszenicy. I tak mówimy przecież, że skoro tu poprzedni gość z Niemiec uważa, że nie ma autentycznych piktogramów, to my mu musimy to udowodnić. To jest grupa bardzo miłych dzieciaków i oni się zgodzili dzisiaj w nocy wziąć i wydeptać misia uszatka z duchem takim. No, jakby mi się udało, to byłaby jakaś sensacja w wylatowie. Ale ten trapnięty uchem, miś uszatek słynny. Ale jakbyśmy na przykład kaczora Donalda, też byłoby ładnie. No dwóch raczej nie, prawda? To mogłoby o jakieś
tam polityczne sprawy mogą wiele sposobów. Myszkami może być. Także wszystko jest do załatwienia. W każdym bądź razie z tego, co ja obserwuję wylatowo, to te piktogramy, które sfilmowałem lub tego pana Jana z Niemiec, mogę zapewnić, że są autentyczne. Jak wleciałem w ubiegłym roku, to rok dokładnie temu, 30 lipca nad Wylatowo, to naprawdę się poczułem, już mówiłem kiedyś, takie porównanie mi się nasunęło, kraina Harry'ego Pottera. Z peronu 9,5 do krainy fantazji. Okazałem się temu koledze, z którym leciałem szczypać, gdzie my jesteśmy, co się tu dzieje. A w życiu nigdy nie widziałem żadnego piktogramu, chociaż przelatałem mnóstwo i nad Europą, i nad Polską, i samolotami myśliwskimi. I się obserwuje ziemię. No. Jest miała z ładną dziewczyną można zobaczyć, a co dopiero piktogram. Jeśli leci na 50 metrach, to widać nawet, jakie ma wymiary. Także, a jest, teraz rozmawiam z kolegami, którzy latają sportowo po Polsce. Nawet ich proszę o to, żeby wozili ze sobą kamerę albo aparat fotograficzny. Jak gdzieś coś dostrzeżecie, to mi powiedzcie, to my z ekipą polecimy. Nie, latali z tym. Nie ma. A czy w ogóle są tacy, co nigdy nie widzieli przez całe życie swoje. Ja pierwszy raz w ubiegłym roku zobaczyłem piktogram. Tu, w Wylatowie, już go było widać. Widać go było, zboże było niesamowicie sperforowane przez przyrodę, przez opady. Ale już od Przemyśla już było widać z daleka. Świecił się tak, jakby był od wewnątrz podświetla. Tak ja się rzucam. I te piktogramy, które zobaczyłem i nakręciłem właśnie, pana Jana zaprosiłem, bo jak on jest taki sceptyczny, może w tych Niemczech rzeczywiście ludzie już od tego dobrobytu, czy im się pokręciło w głowie i chodzą i depczą, a nie mają prawdziwych, ale zapewniam, że tutaj można się przekonać, że właśnie piękne... Jeśli są w Polsce, to dlaczego nie w Niemczech? No, nie wiadomo. To tam różną politykę Pan Bóg może prowadzić i tutaj bym się do tego nie przychylił. Natomiast te... I nie jest prawdą, że w tym roku nie było tylko z grupą takich, ja się do ufologów nie zaliczam, bo nie badam tego zjawiska, nie latam, nie skaczę. Zajmuję się inną sprawą i uważam, że też bardzo ważną, a mianowicie zajmuję się tylko przypadkami generalnymi. UFO w lotnictwie wojskowym, ale nie UFO w rozumieniu niezidentyfikowany obiekt latający, tylko zidentyfikowany obiekt jako kosmiczny statek o technologii, której nie mogła powstać ręką ludzką, który jest inteligentny, który na dodatek podejmuje rodzaj zabawy z załogą. Albo wywołanej przez to, że został przechwycony przez samolot, albo sam się pokazał i bawi się w typową grę kota i mychę, nie? Także wiadomo, tylko ta mycha jest na tyle sprytna, że ten kocur tak zapóźniały technologicznie, że nie ma nawet możliwości nawiązania z nim jakiejś zabawy. Znaczy, że ta mycha jest na tyle bardziej inteligentna i technologicznie ma przewagę, że to od razu wiadomo, że z tego nie można. I te historie mnie interesują w szczególny sposób, bo to, że komuś nad głową coś przeleciało, coś się przyśniło, przewidziało, to jest taki tysiące przypadków. Szkoda tego badać, chociaż można byłoby tam coś ciekawego też wykryć, ale no szkoda się rozgadniać. I tych przypadków jest niezwykle mało, ale jak już są, no to jest pewne. Nie trzeba być żadnym mądralą, żeby stwierdzić, że rzeczywiście UFO znalazł. Prosimy, proszę. Dziękuję, Jurku. No, tym razem przekroczyliśmy oczywiście tę audycję. Myślę, że to dobrze, czasowo. To ostatnia rzecz, więc pozwalamy sobie na dłużej. Ci, którzy chcą nas oglądać, już wiedzą, że godzinę nadajemy i myślę, że mają przyjemność, że jest dłużej niż godzinę. Ja, Jurek, jeszcze jest sporo osób, które powiedzi. Ja, Jurek, tylko chciałem stwierdzić, uświadczyć pewną rzecz. Ty tam dodasz lub odejmiesz od tego, co ja powiem. Otóż zdarzyła się bardzo rzecz ważna w bazie dzięki Tobie, to było w sumie 2 dni temu. Myślę, że tego materiału albo nikt nie widział w Polsce, jeśli chodzi o cywilów, albo widziało go naprawdę bardzo mało osób. Nie mogę dużo na ten temat powiedzieć ze względu na charakter tego materiału i prośbę naszego
właśnie Jurka, naszego majora, naszego pilota. Ale myślę, że mogę powiedzieć, narażając siebie, Jerzy, ani nikogo, który w tym materiale występuje, na rzecz następującą. Otóż Jerzy pokazał nam 2 dni temu materiał, który posiada jako osoba prywatna, który pokazuje śledztwo w sprawie manifestacji zjawiska, które na początku definiowane jako UFO, dobrze mówię, prawda, które na początku definiowane jako UFO, a więc jako coś niezidentyfikowane, śledztwo prowadzone przez grupę wysokich rangą oficerów naszej armii. To jest historia przed już, no powiedzmy iluś tam lat, też nie mówię ilu, żeby nie zdradzać tej sytuacji. Nie, to ja powiem więcej. Dlatego nie chcę mówić więcej niż ty, bo ty masz, ty wiesz co, czy mnie, rozumiesz, nie chcę. Tak, i on więc, on odnosi odpowiedzialność, ja żadnej w tej chwili. Ale chcę tylko zaanonsować tę sytuację, więc widzieliśmy po raz pierwszy w mundurach wojskowych, wysokich rangą, nawet tutaj pułkowników na tych pagonach, którzy przesłuchują świadków, którzy są w różnych miejscach, gdzie prowadzą wizję lokalną, gdzie widziano coś, co manifestowało się jako wtedy niezidentyfikowane. Gdzie widać mapy, gdzie widać poligon wojskowy na mapach i gdzie w konsekwencji na końcu są pewne wnioski podane z tej właśnie, z tego śledztwa. Co to za śledztwo? Co jeszcze można więcej o tym powiedzieć? To należy już tylko do Jurka. Ja mogę mu tylko podziękować, że on taki materiał zdobył, że odważył się go pokazać wąskiej na razie grupie ludzi w tej bazie. Czym jest ten materiał dokładnie, to tylko od niego zależy, co jeszcze może powiedzieć. Nie wiem, czy jutro na konferencji o godzinie 17 tutaj w bazie, w tym w remizie, czy jakiś fragment tego nagrania, które masz, czy zostanie przez siebie pokazane, czy też nie, wszystko sam nam teraz powiesz. Tylko czasu mam już dzisiaj dużo. Szanowni internauci, faktycznie, pan wszedłem w posiadanie kasety, to są lata 90. Bardzo głośna sprawa, pojawienie się nad poligonem wojskowym obiektu, który został uznany za nierozpoznany. Została stworzona, wojsko się bardzo przytomnie i logicznie zachowało w tej całej historii zgodnie z procedurą. Zaczęło się od tego, że oficer zameldował swojemu przełożonemu wysokiemu, że z przykrością musi zawiadomić, że nad poligonem, mimo że go niepokoi, bo wie, że tamten wrócił z podróży akurat. Z dobrego źródła mam tą wiadomość. No, chodzi o sam wydźwięk sprawy, bo to wiadomo. Nadmelduje z przykrością, panie tam, nie będę stopnia wymieniał, ale wysoki. Wysoki stopni. Że od godziny nad naszym poligonem lata UFO. Co dalej było, to ja to w artykule napiszę, ale w ogóle wymiana zdań i oczywiście ten pan musiał sięgnąć po wyższych przełożonych, no bo sytuacja była dosyć, no bym powiedział, no niezwykła. Gdzie nad poligonem wojskowym, znanym, no, słynnym, na których do niedawna była broń atomowa radziecka, nagle pojawia się obiekt zidentyfikowany jako wojsko się zachowało bardzo przytomnie, logicznie. Została stworzona przez rozkazem wysokich przełożonych. Komisja wysoka. Przebadano, przesłuchano wnioski ludzi, cywili nawet, o dziwo, bardzo dobrze, ale oprócz tego bym powiedział, że no nie działa może tak jak komisja w sprawie Orlenu czy tam tych banków, ale efekt podobny był, nie? Także niektórych rzeczy takich podstawowych, które by się wydawało, no nie wiem, czy z jakiejś niewiary w tą całą historię, czy mniej mało czasu, czy z lenistwa, no nie wiem, niektórych działań niedokończono. Ja ten wnioski były na końcu wprawdzie takie, że przyczyna jest czysto ziemska. I my z Januszem tutaj, bo jeszcze parę osób, nie chciałem brać do tego oglądania tego materiału. Materiał ma ponad godzinę. Nie ma gryfu ani tajny, ani specznaczenia, ani tam żadnego, bo inaczej to ja bym go nie pokazał oczywiście. Bo to jest... Natomiast jest dziełem takim dokumentującym
cały proces dochodzenia do prawa. Oglądając to, ja też miałem wątpliwości. Tam komisja też zachowała się przytomnie, nie określiła jednoznacznie, co zostało przyczyną, że sprawa wymaga badań, wyjaśnień. Myśmy doszli do, oglądając materiał, podobnie jak komisja, w tym czasie nieznana była sprawa jeszcze Skytrackera. Takiego Skytrackera. No, typowy, który... A się okazało, że w Czablinku, za dużo mówię, no w jednym tam miejscu na świecie, u nas w Polsce, był cyrk i oni mogli mieć taki Skytracker. I prawdopodobnie tam jest, że mieli coś takiego. A ponieważ to u nas sprawa była nieznana jeszcze w ogóle, mogłoby wydać taki efekt. My tu, proszę Państwa, nie wyobrażajcie sobie, ja nie uważam się za ufologa, tylko ja prowadzę rodzaj dziennikarskiego śledztwa takiego. No nie badam tego, tak jak moi koledzy, którzy to dokumentują, no, mają takie hobby życiowe. Ale są niektórzy tacy, którzy przez jakąś głęboką tęsknotę do wykrycia, no, naginają fakty do swoich wyobrażeń, co to powinno być. No więc w tym przypadku, logicznie podejmując tutaj taką decyzję, poprosiłem o konsultację Janusza, który te rzeczy bada, doszliśmy do wniosku, że to mógł być właśnie taki Skytracker. Taki po prostu reflektor z nasadką, którą i tam jest właśnie też to wyszczególnione, że coś takiego to mogło być. I to było pierwsze nadużycie w Polsce. Efekt był piorunujący. Zostały postawione pewne służby na nogi. Śledztwo bardzo było głębokie. Możliwe, że mogły się dwie rzeczy zazębić, bo tam było kilka obiektów. Więc mogło być tak, że pojawiło się faktycznie jakieś UFO. Realne takie, łącznie z tym reflektorem dający efekt. A kto widział światła laserowe w życiu pierwszy raz, to może zobaczyć, pamięta jaki efekt. No jest, efekt jest porażający. To po prostu wydaje się, że to jest jakiś czysty kosmos. Ja pierwszy raz widziałem dyskoteka w Manieczkę, jak wracałem gdzieś tam ze Śremu, że kosmici wylądowali. Takie miałem wrażenie, co to jest. Kolorowe jeszcze się opalasy. I postanowiliśmy tak tą sprawę rozegrać, żeby na razie nie publikować tego materiału. Jeszcze trzeba zweryfikować sprawę tego właśnie cyrku. Mam, wiem jak się cyrk nazywa, gdzie był. To nie było tak dawno temu. Jakim urządzeniem oni pracowali? To prawdopodobnie to było w piątek, to była reklama. Jeszcze niedaleko pracowała dyskoteka, która miała też jakąś reklamę laserową. I my chcemy rzetelnie podejść, nie, że tam będziemy doginać w jakiś sposób fakty do naszych tam zamierzeń, jakąś tanią sensację. Wyjaśnimy sprawę, podamy oczywiście. A część tego filmu pewnie tam bez podawania nazwisk, bez jakichś twarzy pokazywania, no to ktoś nie chciałby być pokazany, to udostępnimy tak, żeby zainteresować społeczeństwo i osób z branży, które powiedziały, że ta wielka, nie, bo to cała sprawa ta to bo znana jest to, ludziom z branży i oni wiedzą, nawet podejrzewają, że tam Bóg wie, co się działo. My to postaramy się wyjaśnić dostępnymi środkami i opublikujemy z tego, co nam się udało, z tego. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję za tą obszerną informację. Konkluzja jeszcze dla nas, cywilnych badaczy, dziennikarzy niezależnych, ponieważ pytaliśmy przecież w różnych kontekstach wojskowych, w różny sposób o ten problem, czy badają w ogóle UFO. Pamiętam, mówiłem to publicznie wielokrotnie, jak 3 lata temu, może 4, jeszcze nie pamiętam, kiedy to wypadnie. Minister Obrony Narodowej był minister Janusz Onieszkiewicz, słynie profesora Dudka. Miał swoją taką prezentację i dostałem się tego słowa, jest stan zamknięty. Miałem możliwość zrobienia tam dużej kontrowersji, bo zapytałem ministra Onieszkiewicza, czy kiedykolwiek on słyszał, aby się w wojsku problem UFO ktokolwiek zajmował. Odpowiedział, że w ogóle pierwszy raz coś takiego słyszy, nigdy nie
nie słyszę o jakichś tam śledztwach, wojsku i tak dalej. Mógł nie wiedzieć. I ja też wtedy, tu Jurek mówi, ja z przeświadczeniem cywilny polityk, wrzucony akurat na to ministerstwo i na inne, bo mógł być również ministrem kultury i jakiegokolwiek innym, ponieważ wiecie, jak to jest karuzela, bo tak powiem, w partyjnych kluczach rozgrywana tam się, człowiek nie musi orientować specjalnie, ważne, że jest w kluczu politycznym dobrze widziany. W związku z tym minister Ryszkiewicz w mojej ocenie zielonego pojęcia nie miał, co się działo na linii wojska UFO w ostatnich kilkudziesięciu latach i odpowiedział szczerze, że o jemu na ten temat nic nie wiadomo. Natomiast rzeczywiście śledztwo było, ja byłem pod wielkim wrażeniem tego, co się działo, nie samej obserwacji, bo ona została tutaj w tej dyskusji szybko myślę zdefiniowana, tylko samego faktu, że było to rzeczywiście rzeczowe, systematyczne podejście. Pewnie, że tutaj Jurek wspomniał, że przepuszczono dociekliwość w sprawdzeniu tego jednego w sumie najważniejszego wątku. Ale pamiętajmy, że to dla nich też w sumie była dość rzadka okazja, to są lata, może być, że 90. już było w nowym systemie, to nie jest PRL. W związku z tym... Po wyprowadzeniu wojsk radzieckich. Więc właśnie, po wyprowadzeniu wojsk radzieckich, to się mogło bardzo wiele rzeczy jakby zmienić, otworzyć. Rozumiemy to. No i w każdym razie z szacunkiem chcę się wypowiedzieć jako cywilny badacz, też dziennikarz niezależny, o tym, co widziałem i co ci oficerowie robili, bo ja często, no nawet atakuję, powiedzmy naszą armię za milczenie w tej sprawie, to najbardziej chyba ostro w Polsce, ale tutaj mogę powiedzieć, że widziałem solidną, rzeczową robotę, oby w innych przypadkach, gdzie takie manifestacje mają miejsce, również podobną pracę oficerowie nasi wykonywali, jaką widziałem na tym nagraniu, który nam tutaj ze swojej uprzejmości też odwagi, myślę, że Jurek pokazał. Audycja się bardzo przedłuża, jesteśmy ostatni raz na antenie. Tutaj nie wiem, czy internauci nas poganiają, żeby się, że tak powiem, zakończyć. Na czacie jest Magda. Na razie mówię, że jeszcze mamy czas. Ekipa pracuje, tutaj jeszcze dzisiaj wystąpią też ludzie z tej strony, ale w studio też bez wypowiedzi jeszcze nasza tutaj wspaniała tutaj córa państwa Szkoleckich. Musisz powiedzieć coś jeszcze kilka zdań o swoich refleksjach. Żegnamy się dzisiaj, potem jeszcze Marek. Bardzo proszę kilka zdań o sobie i o tym, jak ten miesiąc dla ciebie minął. Sławka, bardzo proszę. Dobry wieczór. Witam internautów. Jako i rozpoczynałam, teraz tak zakończymy nasze codzienne spotkanie. Tak. No ja w tym roku coś kiepsko z kurą, nie wiem, nie widziałam. Ale no, będę czekała na następny rok. Jestem tak i wszyscy za kulą, za różnymi wojskami, za kręgami zbożu. No i mam nadzieję, że internauci się powiększą, ilość internautów tutaj naszemu prezesowi. Dużo. Tak. No i jakoś razem, bo sobie żyliśmy wspólnie i nie było żadnych tam ciężkich start, żadnych. Było wszystko jakoś tak przeminęło, więc dziękuję wszystkim w moim imieniu, w imieniu mojej rodziny jeszcze raz. No i wszystkiego dobrego, do zobaczenia za rok. To my wszyscy Wam dziękujemy za tą niezwykłą gościnność, za tą wyrozumiałość, za tą zdolność do przetrwania nawet o 4-5 rano różnych krzyków, przebiegów, prawda, narad tutaj w kuchni, które niosły się tam na patr, gdzie mieszkacie jeszcze w takim czysto już myślę prywatnym momencie, kiedy będziemy się żegnać. Będziemy Was dziękować Wam i przepraszać za te kłopoty. I posuwamy się dalej. W naszym studiu jest Marek Marcinkowski, który tutaj w bazie kilka dni temu pokazał niezwykle ważny materiał. W zasadzie dla większości ufologów w Polsce był to premierowy pokaz. Wiem, że tylko kilka osób to widziało. Jutro na tej konferencji 1 sierpnia w remizie strażackiej o godzinie 17 jesteś w programie tego wydarzenia i pokażesz obszerny, najważniejszy fragment tego filmu. Rzeczywiście niezwykle wartościowej rejestracji UFO, z solidną analizą, którą przeprowadziłeś i to opracowałeś na tym dłużej. No ale byłeś w latowie te kilka dni, zostałeś do końca i też jak każdego tu w bazie pytamy o słowa refleksji, jakiegoś podsumowania osobistego spojrzenia na to miejsce. Bardzo proszę. Dziękuję. Witam Państwa. Jestem tu już ponad tydzień i dochodzę do wniosku, że Latowo mimo wszystko jest miejscem niezwykłym. Mimo, że nie widziałem żadnego kręgu ani niesamowitego obiektu latającego nad polami, to niezwykłość tego miejsca polega też na tym, że spotkałem tu mnóstwo ludzi, którzy zajmują się
mnóstwo ciekawych ludzi, którzy zajmują się tym zjawiskiem i innymi niesamowitymi rzeczami. I po prostu poznać tych ludzi, posłuchać ich historii, ich obserwacji, ich doświadczeń, to jest naprawdę niezwykła rzecz. Co na koniec mógłbym powiedzieć? No, chciałbym zaapelować do wszystkich ludzi, aby częściej spoglądali w niebo, bo bardzo często dzieją się na nim rzeczy niesamowite, wręcz nie mieszczące się w naszych głowach, w naszej wyobraźni. No i jeżeli będziecie mieć przy okazji aparat lub kamerę, to lepiej to zarejestrować, bo może to być bardzo wartościowy materiał. Dziękuję tu wszystkim za ten ponadtygodniowy pobyt, za właśnie te wszystkie niezwykłe historie i doświadczenie, które zdobyłem. Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo, tak jeszcze na gorąco powiem. Dzisiaj tej poczty nie zdążyłem przed audycją otworzyć, ale był telefon z internautów, Polaków, można powiedzieć artysty, fotografika, który robi tysiące zdjęć w celach swojego zawodu. I po 2 latach, od kiedy zrobił takie zdjęcia, które de facto niedawno odkrył, bo tych zdjęć tysiące robił dla różnych takich potrzeb w swoim zawodzie, swojej profesji, zadzwonił do mnie i powiedział, że no, on tutaj na ufotv.pl widział kilka ciekawych obiektów, takich, które my mówimy, że no, nie możemy ich zidentyfikować. Nie twierdził, że to są statki kosmiczne, proszę pamiętać. Tutaj niektórzy w komentarzach strasznie atakują, prawda? Niektóre z tych zdjęć, proszę pamiętać, że my nie mówimy, że to są statki kosmiczne, tylko po prostu, że ciągle to są obiekty, których nie możemy zidentyfikować, których łatwo nie nazwiemy komarem czy owadem. Czasami zdarzy się jakiś błąd, który natychmiast się koryguje, wyrzuca się jakieś zdjęcie, które gdzieś tam ktoś nas wprowadził w błąd. Natomiast ten pan zadzwonił, mówi, że te zdjęcie, które on zrobił, on całkowicie za nie odpowiada, podaje swoje personalia, właściwo się tego zdjęcia, nie zajmuje się w ogóle UFO, że ono jest sporo lepsze od tego, które my tu zamieszczaliśmy do tej pory, są niezłe zdjęcia. W związku z tym zapowiadam, więc ledwo się sezon kończy, ale on się nie kończy, prawda, bo to dostajemy jakąś informację, dzisiaj ściągniemy to zdjęcie, przeanalizujemy wstępnie, puścimy go po prostu do Was, do internetu, on zgodził się oczywiście i poprosimy o analizę, na przykład Marka Czarnych z jego kolegę Marka, który też widzę w tych analizach sobie nieźle radzi, bo ten swój materiał przecież opracowałeś bardzo solidnie, to już pokazywał. Słuchajcie, ponieważ audycja trwa, a jeszcze chcę prosić, ja w ogóle całej tej ekipie bardzo dziękuję, że jedno słowo na koniec jeszcze, zanim się zmienimy tutaj tymi miejscami na fotelach, jeszcze 2 zdania dla Ciebie, Rysiu, że bo Ty jesteś tutaj stąd, rzadko tu bywałeś, nie bywałeś, więc dzisiaj jeszcze krótka refleksja na koniec i wtedy poprosimy jeszcze kolejną trochę osób już na zakończenie, na pożegnanie. Ja bardzo proszę, krótko. To moje pytanie jest takie właśnie, powiedziałeś, że coś się jeszcze zdarzy. Dlaczego tak uważasz? No, uważam to, że przyjdą deszcze i na pewno coś się zdarzy, bo po prostu to czuć. Czuć ma do kolegi lotnika. Jeszcze mam parę słów. No to przyjemność. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo w takim razie, dziękujemy naszym gościom i za czym proszę w takim razie tutaj się zmienicie na tych fotelach, może na te miejsca kolejne osoby. Ale Janusz, powiedz jeszcze, że te dzieciary, jak zrobią dzisiaj tego misia czy kaczora, to mają cały miesiąc lot. Słyszycie co nasz Jurek Makieła obieca, że jak ktoś zrobi fajny piktogram, to ma od niego tutaj dobre lody, do końca miesiąca to może być duży wydatek, no więc no, chciałbym, żeby tak się stało, no przy okazji to będzie happening. Słuchajcie, bardzo proszę, tam zostało nam z tyłu jeszcze, z tyłu, przepraszam, może z ekipy, bo tutaj też trzeba. Jest Magda, jest Mateusz. Mateusz to w ogóle wierny na posterunku jak nikt. Możesz zamienić się dzisiaj wyjątkowo tą sytuację. Nie chciałbym, żebyś znowu odpowiadał z reżyserki. Chciałbym, żebyś siadł wreszcie w tej loży gości, jeżeli to można zrobić, że wszystko ustawione. Tak, bardzo dobrze. Jeżeli chyba, że Magda też na chwileczkę może opuścić swój posterunek. Czatowiczów na chwileczkę zostawi stany, bo naprawdę pracuję tutaj, jest mamy 3 miejsca. Został tam nam jeszcze kolega, któryś z kolegów, który się nie boi wejść. Nie wiem, czy kolega, który przyjechał, bardzo proszę, bo nie występowałeś. Akwata 3 na koniec. Magdę prosimy też tutaj na fotel. Ale głupio. Bardzo proszę, słuchajcie. Ale mam najwygodniejszy. Bardzo dobrze, słuchajcie, to tak rzadko Was na wizji mamy, a tak wiele, przynajmniej część Was pracuje w studiach. Zacznijmy może od kolegi, który tu się jeszcze nie pojawiał. Z tyłu tak podsłuchuję, krótko się przedstaw. 2 zdania o tym miejscu i o sobie i tej refleksji na koniec. No witam wszystkich. Ja mieszkam tutaj niedaleko, w sumie 50 km stąd.
zafascynowało mnie to tutaj. Teraz oni mieszkają niedaleko, w Gołąkach. Też tam właśnie jakieś obiekty się pojawiały, ponoć lądowały nawet. Przyjechałem raz, no i po prostu wciągło mnie to. Kiedy zostałem na noc, idąc sobie koło 23, tak po prostu robiliśmy patrol. Zobaczyłem w pewnym momencie kulę, która wylatuje w wielkości takiej piłki dużej, która wylatuje po prostu z krzaków, z drzew i poleciała po prostu w górę. Myślałem, że to coś, no nie wiedziałem, myślałem, że to gwiazda, ale poleciała w górę, no to nie mogła to być gwiazda. I się schowała za chmurami. Co dziwne, szliśmy chyba w 9 osób. Nikt tego nie widział, tylko 3 osoby, które były z tyłu. No nie wiadomo dlaczego, po prostu tylko akurat nam przypadło, że widzieliśmy to. To było tak szybko, że nawet nie zdążyliśmy za aparaty chwycić, no to było no, ułamki sekund. Także no i po prostu to mnie zafascynowało i jeżdżę tutaj i na pewno to odmieniło moje życie jakieś. Dziękuję. Powiem tylko, że całkowicie ci wierzę również z tego powodu, że sam widziałem w 2004 roku, pamiętam, to było chyba 17 lipca z Borkiem Kulą, kiedyś o tym tutaj mówiłem, na formie drzew, tu gdzie nad latem wyskoczyła kula światła z taką kitą, 2 metry, 3 metry, przyleciła w ciągu pół sekundy, schowała się w centrum wylatowa. Później Borek zobaczył, jak mała kulka wielkości piłki, to mi sobie wyskoczyła z tego miejsca i też pół sekundy przyleciała naszymi głowami, ja już tego nie widziałem, tak on nie widział tej prawdy, to ja widziałem. Wiem o co chodzi, wiem o co chodzi. Magda, teraz do ciebie pytanie. Jesteś tutaj w Latowie nie pierwszy rok, pełnisz niezwykle ważną rolę integrującą całą infrastrukturę tutaj i nie tylko techniczną, ale tam i wśród ludzi i te kontakty przez gadu-gadu i przez komórki i przez cały rok de facto. Taką bardzo integrującą rolę w tym wszystkim pełnisz, bardzo pozytywną, no i siedzisz w tym głęboko. Powiedz parę zdań, tutaj kończy się sezon. Kończy się następny sezon, tak. Oczywiście bardzo niezręcznie czuję się przed kamerą, ja więc przepraszam. No, siedzę tu 4. rok. W sumie jest... No, w tym roku jest mniej piktogramów, za to więcej obserwacji i dużo ludzi, z czego się cieszę. Poza tym, póki nie... Przepraszam za moje gardło. Póki nie zapomnę, to wszyscy mają pozdrowienia od Trójkąta. O, brawo, brawo. Żeby o nim tu nie zapomnieć, bo tu siedział 3 tygodnie. Ja tu robię wszystko, co mogę. Czasami w studiu, czasami w kuchni, czasami przy mopie. No, ale tak trzeba, no. Co tu dużo mówić. Może oddam już tobie mikrofon. Jeszcze raz za tą niezwykle ważną rolę, może nie tak spektakularną dla kamer, ale ważną dla integracji tego miejsca. Serdecznie tobie dziękuję, naprawdę wspaniała praca. I jeszcze jedna osoba, którą rzadko widzieliście, chociaż no, musieliśmy jeszcze z tej potrzeby kierować się do Mateusza. Tak jak on przesiedział bity miesiąc, to nawet pobił, już tak powiem, ilością dni wylatowie mnie w tym roku, ponieważ ja 2 razy się wyrwałem na jeden dzień z Wrocławia, z wylatowa, raz do Wrocławia, raz do Krakowa, a on się nigdzie nie wyrywał. Za każdym razie w studio był też świadkiem ciekawych rzeczy. Słuchajcie, poznałem Mateusza dopiero w tym roku lepiej. Spędziłem z nim wiele godzin na rozmowach. Jest to niezwykle utalentowany człowiek, młody człowiek o niezwykłej wiedzy dotyczącej literatury science fiction, ale też i naszego obszaru, również i techniki niekonwencjonalnej. Rośnie nam wspaniały następca, chociaż Romek Tabaka jeszcze nie skończył swojej misji na tej ziemi, a tutaj rośnie mu syn, który myślę, że go przynajmniej mu dorówna. Mateusz, tak po prostu od siebie, powiedz po prostu, jak czytasz to miejsce, jak się czujesz, jak kończysz ten sezon. No, po 2 roku pobytu tutaj traktuję to miejsce jak drugi dom. Poznałem tu bardzo wiele ciekawych, miłych osób. Mimo, że nie ma piktogramów, jestem zadowolony, gdyż widziałem kilka fajnych zjawisk. Jedno z nich to było między innymi z Adrianem Witkowskim. Widzieliśmy czerwoną kulę na niebie, która spadła w zboże i zniknęła nam za drzewami. A co nas na początku nie przejmowaliśmy się tym, ale największą uwagę tego zjawiska nam